Siemano, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie będziemy testować minecraftowe TikToki. Obejrzymy sobie dzisiaj aż 8 filmików i postaramy się je odwzorować w naszym Minecrafcie. Więc jeżeli chcielibyście, żeby ta seria wróciła, to koniecznie zostawcie łapę w górę. Jeżeli będzie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek. Więc mordo, strzelaj łapę w górę, bo myślę, że naprawdę warto. Możesz również zasubskrybować ten kanał, jeżeli jesteś nowy. Wtedy nie przegapisz żadnego odcinka, a my przechodzimy do pierwszego TikToka. Dobra, więc pierwszy TikTok, jak możecie zauważyć, mamy tutaj ziomeczka, który używa, słuchajcie, nowego świecącego barwniku na tabliczce. Pokazuje tutaj różne efekty. Okej, tutaj zrespił jakiegoś wielkiego slajma. Co jest w ogóle? O co chodzi? A tutaj mamy blok, słuchajcie, kopru i on go, słuchajcie, co jest? Ej, widzieliście? On użył, słuchajcie, miodu i wtedy ten blok się nie zmieniał. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, wow, co jest? Axelot Speeding. Ej, to było naprawdę mocne. Może nie wszystkie rzeczy sobie wykorzystamy z tego TikToka, ale parę na pewno. Dobra, więc jesteśmy na wersji 1.17. Musimy sobie wziąć tabliczunię. Bierzemy sobie tabliczkę i bierzemy sobie, słuchajcie, właśnie ten nowy świecący barwnik. Tylko gdzie by go tutaj znaleźć? Bo ja nie mam pojęcia. W sumie, a w sumie to możemy wpisać glow. O, mamy, dobra, okej. Więc w takim razie, a jeszcze on używał, słuchajcie, różnych barwników, więc weźmy sobie na przykład czerwony barwnik. Weźmy sobie, słuchajcie, niebieski barwnik i weźmy sobie może fioletowy barwnik, to będzie naprawdę spoko. Więc słuchajcie, postaram się zrobić takiego typeczka, jak on zrobił, słuchajcie, na TikToku. Wydaje mi się, że może mi to nie wyjść właśnie przez to, że no nie jestem dobry w takich rzeczach. Ale czekajcie, może mi się uda, bo w sumie to nie jest chyba aż takie ciężkie. Więc tutaj robimy sobie tak. Patrzcie, ej, to mi może się udać nawet, pato. Ej, zrobiłem ludzika. Dobra, więc zrobiliśmy ludzika. Zrobimy sobie, słuchajcie, tutaj tak jak ziomeczek zrobił na tamtym TikToku, właśnie masę tutaj po prostu kresek, właśnie w ten sposób, na całej tabliczce. Proszę bardzo. No i trzecią tabliczkę zrobimy sobie, słuchajcie. Chciałbym jakieś dać emotki, ale niestety nie wiem, jak mogę to zrobić. Okej, skopiowałem, słuchajcie, te emotki i teraz, aha, ich się nie da skopiować do Minecrafta, ale lipa. Dobra, to będziemy mieć tutaj po prostu takie kwadraty, więc co, ludzika sobie damy na czerwono, to damy sobie, słuchajcie, na fioletowo, a to damy sobie na niebiesko. I teraz uwaga, pyk. Wow, ej, to wygląda naprawdę spoko, można robić jakieś różne znaki drogowe, wiecie, o co chodzi? Tutaj też to wygląda dobrze. Ej, ale ten ludzik, słuchajcie, wygrał chyba dzisiejszy odcinek. Koniecznie napiszcie, czy wiedzieliście, że coś takiego można zrobić, znaczy no, na pewno wiedzieliście. Ale ja szczerze chyba na tabliczce pierwszy raz zrobiłem takiego ludzika i według mnie wyszedł spoko, serio, więc zostaw łapkę w górę. A my idziemy do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok, ziomeczek tutaj będzie. Wow, zbudował pułapkę, słuchajcie, właśnie na skrzynce. W sensie, że wiecie, to jest trap chest po prostu. Ale na jakiej zasadzie to... Aha, okej, okay. Trap chest po prostu będzie, słuchajcie, aktywował TNT i jest tutaj masa tabliczek. I jak możecie zauważyć, jak otworzycie skrzynkę, to po prostu spadacie. Ej, brzmi sensownie. Więc co, do tego TikToka będziemy, słuchajcie, potrzebowali trap chesta, będziemy potrzebowali znowu, słuchajcie, tabliczek i będziemy, słuchajcie, potrzebować TNT. W zasadzie jak mamy te wszystkie rzeczy, to teraz wystarczy zrobić jakąś dziurkę. Taką na przykład, oto tutaj dziureczkę sobie zrobimy i na dole rozlejemy lawę, tak żeby to, słuchajcie, miało jakiś sens i żeby to było rzeczywiście pułapką. Ej, w sumie tutaj mamy cave'a, to patrzcie, jak to nam elegancko pomoże. Dobra, więc tutaj sobie to rozwalamy. O, właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. Teraz weźmiemy sobie, słuchajcie, kubełek lawy. Rozlejemy sobie to tutaj elegancko, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Dobra, i teraz musimy sobie dać tutaj, słuchajcie, TNT. Tylko że my to nierówno zrobiliśmy. Najgorzej. Dobra, jak możecie zauważyć, poprawiłem moją konstrukcję. Teraz TNT jest tutaj na środku, więc teraz od tego TNT dajemy sobie tutaj, słuchajcie, wszędzie tabliczki. Tak, żebyśmy mogli, słuchajcie, położyć. Ej, ja to źle zrobiłem, bo to trzeba zrobić niżej. Przecież ja muszę tutaj, słuchajcie, jeszcze dać piasek. Rzeczywiście, dobra, ale by był fail. Więc w takim razie dajemy sobie teraz tutaj wszędzie tabliczki. W sumie to, nie wiem, czy ktoś pamięta, ale pokazywałem wam kiedyś tą pułapkę. Ale ponieważ wracamy do tej serii, to postanowiłem, że ej, w sumie czemu by nie pokazać widzom, którzy nie widzieli. A na pewno tacy się znajdą właśnie tej pułapki. Więc tutaj, słuchajcie, właśnie teraz wam
wam pokazuję i to jest naprawdę zarąbista pułapka, którą można w bardzo fajny sposób wykorzystać właśnie na serwerze. Więc dobra, jeszcze tylko tutaj musimy dać po tabliczce, tutaj, okej, tutaj nie, dobra, okej, więc teraz możemy, słuchajcie, to zasypywać piaskiem elegancko, właśnie tak jak teraz widzicie. I te tabliczki teraz trzymają ten piasek i jak, słuchajcie, damy sobie tylko, gdzie to TNT było, dobra, tutaj było TNT. Teraz damy sobie, słuchajcie, tutaj trap chesta, otworzymy go, to jak możecie zauważyć, o nie, ej, zrąbałem, zrąbałem, wiecie dlaczego? Bo te tabliczki powinny trzymać się wszystkie siebie, a nie, słuchajcie, tutaj tego. No dobra, to mały fail nam się wkradł na dzisiejszy odcinek, ale teraz już wiecie, jak to zrobić. Po prostu tabliczki muszą się trzymać TNT, czyli tabliczka o tabliczkę, a nie tabliczka o ścianę, bo wtedy wam to nie zadziała, jak mogliście zauważyć. Dobra, i kolejny TikTok. Co tutaj ziomeczek zrobi? Okej, on pokaże nam, słuchajcie, jakiś tutorial, jak chyba dać wagonik pod łóżko. A, okej, czyli po prostu, że będziemy mogli sobie siedzieć w łóżku. Chyba o to mu chodzi, tak? Tak, ej, ale on się położył, zaczął się robić dzień, nie wiem, czy widzieliście. Trochę to podejrzane, ale musimy to koniecznie sprawdzić. Więc co, do tego TikToka potrzebujemy, słuchajcie, łóżeczka, potrzebujemy torów, potrzebujemy wagonika i w zasadzie to tyle. Dajemy sobie tutaj łóżko, tutaj, słuchajcie, robimy sobie coś takiego pod łóżkiem, musi być oczywiście tutaj dziura. Dajemy sobie wagonik, proszę bardzo, wsuwamy go pod łóżko, rozwalamy tory elegancko, zasypujemy tutaj tak. No i co, i teraz ja mogę sobie siedzieć, jestem pod łóżkiem w ogóle, ej, co jest? Czy wy to widzicie? Czekajcie, bo... Ej, jestem pod łóżkiem, a powinienem być nad łóżkiem. Ej, co tu się wydarzyło w ogóle? Wytyfy. Znalazłem błąd w Minecraft. Ale już wiem, co źle zrobiliśmy, bo nie powinienem usuwać tych torów, więc no, jak możecie zauważyć, teraz sobie po prostu leżymy w łóżku. W sensie, wygląda to nawet spoko, ale nie wiem, czy to jest w ogóle nam potrzebne w sumie. W sensie, czekajcie, tutaj zakryjemy, to rozwalimy. No, jakby to łóżko teraz tak obudować, to nawet ktoś by nie wiedział. A nie, bo jak zabudujemy, to nie będziemy mogli tam wejść. Więc no, fajny trik, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę bezsensowny. Chyba że chcecie sobie siedzieć w łóżku tak jak ja, to możecie go wykorzystać, proste. Dobra, kolejny TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek będzie nam pokazywał jakiś błąd. Okej, bierze, słuchajcie, wiadro ze śniegiem i bierze, słuchajcie, skórzane buty. Zmienił sobie na survival i co on teraz tutaj zrobi? Daje ten śnieg, wskoczył na niego. Aha, i on bierze sobie, słuchajcie, śnieg, tamten drugi spot. Ej, co jest? I w taki sposób można, słuchajcie, wspinać się do góry. Ej, wytyfy. A z tego, co wiem, to w tym śniegu można się zanurzać, więc to jest dosyć ciekawe. Trzeba sobie to koniecznie przetestować. Więc no co, bierzemy sobie, słuchajcie, tutaj buciki, tylko gdzie tutaj będą buciki? Tutaj będą buciki, bierzemy sobie skórzane buciki i bierzemy sobie, słuchajcie, dwa wiadra właśnie ze śniegiem. Wyłączamy sobie game mode'a, o, proszę bardzo, zakładamy sobie te buty. No i teraz dajemy, słuchajcie, ten śnieg. Aha, bo my możemy na niego wskoczyć. Ej, co ty gadasz? O lol, to jak my mamy, słuchajcie, skórzane buty, to po tym śniegu możemy tak sobie łazić. Ej, to jest zarąbisty lifehack w ogóle, zauważcie. Nie miałem pojęcia o nim, powaga, nie? Pa, i możemy sobie tak do góry rzeczywiście. Co jest? Ej, to mi rozwaliło głowę. Powaga, to widzicie? W takim razie nie są potrzebne w ogóle nam bloki do wspinania się, tylko po prostu dwa wiaderka, trochę śniegu i mordeczki, mamy to. Tylko trzeba dobrze się ustawić właśnie, żeby łapać ten drugi blok, wiecie, o co chodzi. Ale zarąbiste. Patrzcie, jak wysoko już wszedłem. Bez bloków, tylko za pomocą śniegu. Naprawdę kozak. Dobra, kolejny TikTok. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy znowu, słuchajcie, jakiś błąd dla wersji 1.17. Zobaczymy, co to będzie za błąd, bo jestem ciekawy w sumie. Ziomeczek jest tutaj na świecie i co on tutaj w zasadzie zrobi? Aha, okej, znalazł akselota. I co on z tym akselotem zrobi? Dobra, robi tutaj... A, on robi, słuchajcie, tutaj linę. I co on z tą liną zrobi? On weźmie na linę akselota po prostu? O to chodzi? I co tutaj się wydarzy? Co jest? Ej, czy wy to widzicie? On go wziął, słuchajcie, na linę, a on zaczął po prostu latać w kółko. Ej, wytyfy. Ej, jestem mega ciekawy, czy zadziała to u nas na Minecrafcie. Ej, serio. Co jest? Ej, czyli on po prostu będzie teraz cały czas, słuchajcie, biegał w kółko. Wow! A teraz, słuchajcie, zrobił ich w ogóle więcej. Co tu się dzieje? Ej, to musimy koniecznie sprawdzić. Dobra, więc do tego TikToka potrzebujemy, słuchajcie, akselota. Potrzebujemy liny. Tylko, czekajcie, gdzie tu będzie lina? O, mamy linę. No i co? I teraz po prostu respimy masę akselotów i dajemy je, słuchajcie, na linę. Właśnie w ten sposób. I one powinny wokół nas, słuchajcie, tutaj teraz cały czas zapierdzielać. Czy tak się zacznie dziać? Ej, nie, nie dzieje się tak. Tak.
Ej, totalnie tak się nie dzieje. W sensie u niego one po prostu cały czas w kółko latały. A jak możecie zauważyć tutaj, one po prostu sobie chodzą. Każdy w inną stronę. Znaczy no chodzą w kółko, ale nie w taki sposób właśnie jak było na TikToku. Więc no, wydaje mi się, że ten TikTok nie zadziała. Chociaż weźmy sobie więcej tych aksolotów. Żeby nie było, sprawdźmy to. Ej, w ogóle nie wiedziałem, że jest tyle kolorów aksolotów, serio. Dobra, więc tutaj sobie robimy to. Okej, jeszcze więcej ich, jeszcze więcej. No i dobra, idziemy sobie na przykład z nimi. I one za mną podążają, ale nie chodzą, słuchajcie, w kółko. Tak jak chodziły u ziomeczka. O, ej, ale... Ty, ej, w sumie to one chodzą tak w kółko, ale nie tak idealnie, wiecie, bo one tam tylko i wyłącznie chodziły w kółko, a tutaj jednak chodzą w różne strony, więc no, uważam, że ten TikTok jednak nie zadziałał tak jak powinien. Teraz, żeby nie było, te akseloty, słuchajcie, trafią do wody, patrzcie teraz się to, o, i uwaga, i cyk. A czy ja, aha, bo ja je muszę, o nie, czekajcie, a jak zrobię tak? O nie, ty, czekajcie, bo w wodzie, ej, po to, ty, w wodzie jeszcze szybciej, słuchajcie, zapierniczają. Patrz, co tutaj się dzieje, mordo. Wow, ej, w sumie to spoko wygląda. Mamy taką armię akselotów. Ale dobra, nieważne, przejdźmy do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok. Jak możecie zauważyć, tutaj będzie sekretna ukryta skrzynka. Ale w czym on ją ukryje? Naprawdę ukryje ją w bookshelfie? Czy to jest możliwe? Ej, wytyfy, on to naprawdę zrobił. Jej nie widać nawet, o co chodzi? Ej, koniecznie musimy sobie to przetestować. Dobra, więc zmieniłem wersję, słuchajcie, Minecrafta z Javy właśnie na Microsoftową, więc bierzemy sobie, słuchajcie, bookshelfy, bierzemy sobie tutaj pistony, proszę bardzo, bierzemy sobie bloczek ten i on tam wziął, słuchajcie, właśnie Minecarta z skrzynką, więc my sobie zrobimy tak samo, więc no co, dajemy sobie, słuchajcie, tutaj po prostu skrzyneczkę, tylko że to musimy obudować, właśnie, musimy to obudować z każdej strony, dobra, zdajemy sobie tego Minecarta, tutaj dajemy sobie skrzynę. Okej, teraz dajemy sobie tutaj pistona skierowanego w dół. No i zobaczymy, czy to zadziała. Może ja, żeby się upewnić, to zrobimy to tak. O, ty, to nie działa. To nie działa? Co jest? To znaczy, że to działało, słuchajcie, na jakiejś starej wersji Minecrafta. Bo to aż dziwne, u typeczka to od razu zadziałało. A tutaj, jak możecie zauważyć, chyba, że czekajcie. Oj, nie tak, kurczę, może musimy rozwalić tory, wiecie? Spróbuję rozwalić tory, okej, i spróbujmy teraz. Tak, ej, to zadziałało. To zadziałało, i co teraz? Wow, ej, to jest przemocne w ogóle. To jest przemocne. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że to zadziała tak finalnie. A jak możecie zauważyć, mamy tutaj elegancką, ukrytą skrzynkę w bookshelfach. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę mega spoko. Tylko, że nie działa na Minecraft Java, więc tutaj trochę smuteczek. Więc przejdźmy do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok. Co tutaj ziomeczek sobie zrobi? Kopie jakąś dziurę, tam dał trapdoor i rozlał wodę. I teraz daje sobie tutaj płotki. Ej, ja już to kiedyś testowałem. Ja tutaj, to ja to serio testowałem. I jestem ciekawy w sumie, czy to będzie dalej działać, czy po prostu nie zostało to naprawione. Więc koniecznie musimy sobie to przetestować. Dobra, więc słuchajcie, musimy znaleźć jakąś górę. Może być w sumie taka, jaka jest ta. I nie musi być ona jakaś nie wiadomo jak wielka. Więc robimy sobie, słuchajcie, tutaj taki otwór. Tak, żebyśmy mogli sobie nim przejść tutaj trapdoorem. Więc musimy sobie wziąć tą klapę. Czekajcie, bo ja mam chyba Minecrafta po polsku. Nie, nie mam, dobra, myślałem, że jest, słuchajcie, po polsku. Zrobimy sobie teraz tutaj tak i teraz musimy sobie wziąć tylko właśnie nasze płoteczki, robimy sobie tutaj tak, tutaj musimy dać trapdoor, tam na dole, tam gdzie ziomeczek dawał, chyba tutaj dawał ten trapdoor, ej, w sumie to ja nie wiem, gdzie on dawał ten trapdoor. Dobra, już wiem, gdzie dawał ten trapdoor po prostu trafił, słuchajcie, tutaj i teraz, w takim momencie jaki mamy aktualnie, musimy po prostu tu rozlać wodę i wpłynąć tam. I to powinno nam zadziałać. No zaraz to się okaże, czy nam to zadziała. Jestem naprawdę mega ciekawy. Dobra, i cyk. I patrzcie to! Normalnie! Normalnie! Naprawdę tego nie naprawili? Ej, co jest z Mojangiem? Dlaczego oni takich rzeczy nie... O, teraz nie zadziałało. Ale jak mogliście zauważyć, za pierwszym razem nam normalnie to zadziałało. Więc czekajcie, zróbmy sobie tutaj tak. Pa! No normalnie, chłopie. Normalnie lewitujemy w Minecraft. Ej! Naprawdę jestem w mocnym szoku. Dobra, i przyszedł czas na ostatniego TikToka. Tym razem ziomeczek tutaj buduje coś z trapdoorów. Nie za bardzo wiem, co to będzie. Okej, dał tutaj, słuchajcie, to będzie koblarka? Naprawdę? Naprawdę da się zrobić taką koblarkę w Minecraft? Ej, wow.
Musimy sobie to przetestować. Okej, więc do tego TikToka potrzebujemy, słuchajcie, schodków. On użył, słuchajcie, tych nowych schodków, więc my też użyjemy. Mamy akurat wiaderko z wodą. Weźmy sobie, słuchajcie, jeszcze trapdory. Też w sumie mam je w ekwipunku, więc mega spoko. No i potrzebujemy wiaderko lawy. I w zasadzie to wszystko, więc tutaj, słuchajcie, musimy sobie to elegancko ogrodzić z każdej ze stron. Tutaj dajemy sobie, słuchajcie, tak, o, tutaj dajemy tak i tutaj dajemy tak. Tu wylewamy wodę i tu rozlewamy lawę. I czy to nam zadziała? Co jest? Ej, mocno, nie spodziewałem się, słuchajcie, że to coś takiego może zadziałać. A wiecie, jakbyśmy rozwalili ten bloczek, to automatycznie zrobi nam się obsydian. Ej! Naprawdę fajny trik, możecie dać znać, czy o nim wiedzieliście. Możecie zostawić łapkę w górę na koniec tego odcinka, ponieważ to jest właśnie koniec dzisiejszego filmu. Przedstawiłem wam 8 TikToków, możecie dać znać, o których wiedzieliście, a o których nie. Możecie mnie też oznaczać na TikToku przy jakichś minecraftowych filmikach. Tu wyświetla wam się mój nick i być może to właśnie wasz filmik wybiorę właśnie do następnego odcinka. Więc to by było na tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie. Przypominam, 2000 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem testowania minecraftowych TikToków. Ja byłem MWK, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo!